Dzień dobry, dzisiaj będziemy sobie realizowali następny temat. Tematem jest Polska w NATO oraz Unii Europejskiej. Zapraszam. Po upadku komunizmu w Polsce, po przejęciu władzy przez wiele partii, kiedy pojawił się pluralizm polityczny, Polska miała cały czas dosyć duże problemy z tym, żeby odnaleźć się na arenie międzynarodowej. W związku z tym jednym z głównych celów, jakie ówczesne władze, Wałęsa między innymi, rozpostarł właściwie nad nowym ustrojem polskim, no, będzie przede wszystkim to, żeby wejść w struktury tematycznego NATO oraz Unii Europejskiej. Oczywiście w tym czasie, na początku lat 90. jeszcze nie ma Unii Europejskiej, dlatego mówimy o wspólnotach europejskich, natomiast NATO oczywiście istnieje i to NATO staje się jakby głównym celem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, powiedzmy, że wojskowe naszego kraju, czyli generalnie chodzi o sam fakt tego, żeby można było zabezpieczyć sobie głównie granicę wschodnią. Tam przypominam, że mamy Ukrainę, Białoruś, no i po części też przez okręg kaliningradzki Rosję, więc trzeba było spełnić pewne wytyczne, żeby do tego NATO można było zostać przyjętym. Musieliśmy więc na nowo układać sobie nasze stosunki dyplomatyczne z innymi krajami, z którymi do tej pory takich stosunków dyplomatycznych, kontaktów właściwie w ogóle nie utrzymywaliśmy. W roku 1991 w miejscowości Weimar na terenie Niemiec, była kiedyś Republika Weimarska, jak sobie cofniemy tam w pamięci pewne elementy, to ona była jeszcze przed przejęciem władzy przez Hitlera w państwie niemieckim, ale wracamy do naszego tematu, czyli do Weimaru. Wówczas podpisano tak jakby taką trójstronną współpracę pomiędzy Polską, Niemcami i Francją i ten układ, do dzisiaj zresztą obowiązujący, poniekąd troszeczkę ostatnio może i spadł na znaczeniu, ale nazwa pozostała, jest to Trójkąt Weimarski. W tym samym roku, czyli w 1991, robimy kolejny krok na arenie międzynarodowej i wtedy z naszymi sąsiadami, czyli ówczesną Czechosłowacją oraz Węgrami, zakładamy coś, co nazywa się Grupą Wyszehradzką. I ta Grupa Wyszehradzka obowiązuje do dzisiaj, natomiast należy pamiętać, że Czechosłowacja podzieliła się na Czechy i Słowację jako dwa odrębne, niezależne od siebie państwa w roku 1993, więc od tego roku mamy w Grupie Wyszehradzkiej cztery kraje, czyli to Polskę, Czechy, Słowację, no i Węgry. Polityka oczywiście polityką, ale gospodarka też jest niezwykle istotna. I my też musieliśmy zrobić pewne takie podchody pod to, żeby w Europie po prostu się liczyć. Pokazać też państwom, które są już w NATO, czy też we wspólnotach, że zależy nam na tym, żeby te kontakty międzynarodowe utrzymać i żeby można było w tych oczywiście nowych latach dla Polski no, być liczącym się graczem na arenie międzynarodowej. Dlatego też w roku 1992 wchodzimy w taki układ jak CEFTA. I to jest to, co tu widzimy jako logo, natomiast rozwinięcie tej CEFTY to jest środkowoeuropejskie porozumienie o wolnym handlu. Czyli chodziło o to, żeby, taki główny cel oczywiście tej organizacji, żeby powolutku jakby znosić cła pomiędzy krajami zainteresowanymi oraz umacniać tak naprawdę taką wymianę handlową, która miałaby też poniekąd pomagać też nam, ale też krajom, które już w tej CEFCie oczywiście były wcześniej. Dwa lata później, mamy rok 1994, Polska zgłasza oficjalnie swój akces do Unii Europejskiej poprzez takie wniesienie takiego specjalnego wniosku. Następnie w roku 1997 Rada Europejska podjęła decyzję o tym, żeby powolutku rozpoczynać negocjacje z Polską oraz pięcioma innymi krajami, które w podobnym czasie takie wnioski składały. Czyli poza Polską tych pięć państw to są Czechy, Estonia, Słowenia, Węgry i Cypr. Więc tutaj nie ma Słowacji, ona troszkę później do tych negocjacji będzie przystępować. I kiedy w roku 2000 podpisuje się układ nicejski, taki traktat nicejski właściwie, on miał tak jakby dwa cele. Umożliwić rozszerzenie granic Unii Europejskiej poprzez dorzucenie kolejnych krajów oraz to, żeby umożliwić tym nowym członkom jakby wejście w te struktury unijne, czyli generalnie chodziło o to, żeby zrobić taki pewien wachlarz możliwości, aby rozszerzyć parlament i tak dalej, żeby wszyscy mieli tak naprawdę równy dostęp z każdej ze struktur Unii Europejskiej. Także to było na układzie nicejskim i to spowodowało z kolei, że my mogliśmy już być właściwie to na ostatniej prostej, aby do Unii Europejskiej wstąpić. Same negocjacje skończyły się w roku 2002. Wtedy można było właściwie to rozpisać referendum, które odbędzie się w roku 2003 i w tym referendum każdy, ten, który poszedł oczywiście do urn oddać swój głos, musiał odpowiedzieć na jedno pytanie, które brzmiało:
czy wyraża pani zgodę na przystąpienie Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej? No, oczywiście zdziwiło to ówczesnych polityków. Zresztą my też jesteśmy młodym krajem, jeżeli chodzi o demokrację, po raz kolejny młodym krajem, więc i też dużo ludzi do tych urn poszło, bo stosunkowo do tych poprzednich wyborów, które mamy, było to 58,85%, więc frekwencja była całkiem niezła i z tych ludzi, którzy byli przy urnie, oddając swój głos, 77,45% zagłosowało za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Te pomysły oczywiście były wspierane przez różne ówczesne tuzy polityki, no ale też Kościoła. Nawet Jan Paweł II mówił o tym, że trzyma kciuki na to, żeby Polska do Unii Europejskiej mogła spokojnie wejść. Więc tutaj liczyły się autorytety, a takim autorytetem na ówczesne czasy oczywiście ten Jan Paweł II jak najbardziej był. Oficjalnie do Unii Europejskiej wchodzimy 1 maja 2004 roku wraz z 9 innymi krajami, które wraz z Polską oczywiście rozszerzyły Unię Europejską. Teraz idziemy do drugiej organizacji, która była w temacie, czyli do NATO. NATO było, tak powiedziałem na początku, głównym celem, takim, który przyświecał Polsce, aby do tych struktur natowskich po prostu przynależeć. Chodziło o to, żeby zabezpieczyć troszeczkę tą wschodnią granicę przed zakusami rosyjskimi. No, Białoruś, Ukraina co prawda były wolnymi krajami, ale no, my nie do końca wiedzieliśmy, jak tam ta wolność będzie wyglądała, w związku z tym te zabezpieczenie no, musiało wystąpić. Przede wszystkim NATO, jako rozwinięcie skrótu, i to jest pełne rozwinięcie, to jest organizacja Paktu Północnoatlantyckiego. I głównym celem było zapewnienie takiego bezpieczeństwa wewnętrznego krajów, które wchodzą do całej organizacji. Chodziło o to, że jak na przykład powiedzmy ktoś powie wojnę jednemu z państw, które są w NATO, to tak jakby powiedział wojnę całej organizacji. I to no, oczywiście wpływało na takie powiedzmy, że pozytywne wydźwięki polskiej polityki, aby do tego NATO po prostu wejść. Wejście do samej organizacji, czy do Unii Europejskiej, czy do NATO, no niestety powodowało to, że są procedury. Procedury, które trwają nie miesiąc, nie rok, tylko kilka dobrych lat, ponieważ my już właściwie w roku 1989 jakby złożyliśmy taki pierwszy oficjalny dokument, który miałby powolutku włączać Polskę w same struktury natowskie. Natomiast dopiero w roku 1990 nawiązaliśmy takie oficjalne stosunki dyplomatyczne z samym NATO. W związku z tym jest to jakby pierwszy krok do tego, żeby w przyszłości do struktur natowskich po prostu się dostać. Natomiast to nie jest tak, że my właściwie wszyscy w Polsce do tego NATO od razu chcieliśmy wejść. No były pewne problemy z tym, co zrobi Rosja przy okazji. No przecież my będziemy właściwie graniczyć z tą Rosją poprzez ten okręg kaliningradzki, o którym mówiłem wcześniej, no ale niepewność na wschodniej granicy powodowała, że no, mogło to się nie spodobać samej Rosji, Białorusi oraz Ukrainie, ponieważ one jakby no, nie wejdą do tych struktur NATO no, do dzisiaj. Więc jest to takie dosyć ważne przedsięwzięcie dla Polski. No i nasze, powiedzmy, obawy były dosyć słuszne, ponieważ Rosja no, nie wyrażała zgody na to, żeby przy jej granicach były jakiekolwiek bazy natowskie tworzone. Ja tylko przypomnę, że NATO powstało, żeby się bronić przed komunizmem, który miał być taką jakby równowagą dla Układu Warszawskiego, a Układ Warszawski przecież przestał istnieć po rozpadzie w ogóle komunizmu, tak, Związku Sowieckiego. W związku z tym ta zgoda Rosji no, dyplomatycznie była nam dosyć potrzebna. Borys Jelcyn łaskawie wyraził zgodę na to, żeby takie bazy powstawały, wyraził zgodę na to, żeby powstały bazy NATO. Takie tam, heheszki. Natomiast sytuacja była dosyć istotna, ponieważ był to jakby drugi krok Polski do tego NATO i te procedury już powoli mogły się zaczynać. Kiedy w 1994 roku pod taki program przyjęto, nazywało się to Partnerstwem dla Pokoju, były to takie warunki, które określały jakby współpracę NATO, samej organizacji, z krajami, które ubiegały się o członkostwo. Więc było to dosyć ważne, ponieważ my wtedy już na podstawie takiej współpracy mogliśmy udowodnić to, że jesteśmy jakby wartościowym sojusznikiem. I już rok później, w roku 1995, nasze kontyngenty wojskowe, nasze wojska wyruszyły do Bośni i Hercegowiny na misję, której generalnie patronowało NATO, a my nie będąc w tej organizacji jeszcze zrzeszeni, no mogliśmy brać udział takiego obserwatora, ale też oczywiście nasze wojska były odpowiednio wyposażone. Więc jak widać, to NATO też chciało nas sprawdzić, czy my sobie radzimy na arenie międzynarodowej. I tak samo było z Unią Europejską. Stąd tam był ten Trójkąt Weimarski, później była Grupa Wyszehradzka, a tu są misje pokojowe. Takim ostatnim aktem ogólnie i lekcji i samego wejścia Polski do NATO był rok 1997. Do Polski przyjechał
znany już nam wcześniej Bill Clinton, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych. I on wtedy tak jakby oficjalnie zaprosił Polskę, zaprosił Czechów oraz Węgrów do NATO. Czyli to była tak jakby oficjalna zgoda na to, żebyśmy mogli wejść w same struktury. Tego samego roku, bo to był rok 97, przypominam, podpisujemy protokół akcesyjny, ale to jeszcze jakby nie jest wejście do samego NATO. To było takie wydarzenie z pompą, więc trzeba było tutaj się wykazać. Mamy rok 1999, jest to 12 marca i ówczesny minister spraw zagranicznych Bronisław Geremek podpisał odpowiednie takie dokumenty członkowskie i one dały nam jakby możliwość wejścia w struktury natowskie. I od roku 1999 oficjalnie jesteśmy w NATO, a od 2004, powtarzając co powiedziałem wcześniej, jesteśmy w Unii Europejskiej. Także te dwie organizacje, jak dobrze wiemy, troszeczkę zmieniły naszą sytuację geopolityczną, ale też gospodarczą. Unia Europejska wspiera poprzez jakieś tam dotacje i tak dalej, zresztą i zwykłego przedsiębiorcę, ale też miasta na remonty dróg i tak dalej, na termomodernizację budynków, usunięcie azbestów, więc no, pewne plusy są. Minusy są takie, że niektórzy twierdzą, że jesteśmy od tej Unii Europejskiej uzależnieni, są to tacy eurosceptycy, ale no, nie ma takiego tematu, takiej sprawy, w której ktoś powiedzmy nie neguje. Więc no, wszystko ma, właściwie każda dziedzina swoich zwolenników, ale też swoich przeciwników i z tym po prostu musimy się nauczyć żyć. A to, czy to jest dobre, czy to jest złe, zostawię Wam, jak będziecie już dorosłymi ludźmi i w przyszłości będziecie zakładać swoje własne firmy, albo będziecie dostrzegać pewne elementy, te negatywne, które no, oczywiście też występują, no i te pozytywne. I sami podejmiecie decyzję, czy wejście w struktury NATO, czy też Unii Europejskiej było plusem, czy minusem. Także na tym sobie zakończymy. Ja za dzisiaj dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.